Jan Błachowicz nie wytrzymał i w gorzkich słowach skomentował wypowiedzi Tomasza Adamka po walce z Mamedem Khalidowem. W main evencie gali KSW Epic ogłoszono zwycięstwo Adamka, jednak zdaniem wielu kibiców i ekspertów od porażki uchroniła górala tylko kontuzja Mameda, która zmusiła go do poddania się po trzeciej rundzie. Pomijając wszelkie sympatie i antypatie, trzeba przyznać, że pojedynek z pewnością nie toczył się pod dyktando Adamka. Lata przerwy oraz wiek odcisnęły piętno na jego formie. Widoczna była spora rdza i słaba praca nóg, a przede wszystkim brak szybkości. Można oczywiście dywagować, że Tomek stopniowo się rozkręcał, a w kolejnych rundach pewnie wrzuciłby wyższy bieg, jednak czy rzeczywiście by się tak stało? Fakty są takie, że na kartach sędziowskich to Mamed był stroną przeważającą i zmierzał do zwycięstwa w tym pojedynku. Nieco bardziej radykalny niż ja był w swoich sądach na przykład Michał Materla, który nie miał wątpliwości, że gdyby nie kontuzja, Khalidow skończyłby Adamka przed czasem. Raczej dość stonowany optymizm po występie Tomasza prezentował nawet jego przyjaciel i nieformalny menedżer Mateusz Borek. To daje do myślenia. No ale słuchaj, nie możesz skakać 5 rund, nie? A nóżki już stoją w domu. No to nie. Ja się obniżyłem. Ale ci nóżki już stoją. Dlatego tym bardziej zaskakujące były wypowiedzi Adamka, który po walce zachowywał się tak, jakby nie odczuł żadnego zagrożenia ze strony Mameda i był przekonany o swojej pewnej wygranej oraz wyższości nad rywalem. Podobną postawę Tomasz zaprezentował także we wczorajszym wywiadzie u Andrzeja Kostyry. No a tutaj jednak Mamed nie chciał stanąć jakby w konfrontacji i bicie, no powiedział, że polegnie. No było jak było, no także do tanga trzeba dwojga. No wiesz, łatwe pieniądze, no bo mówię, nie było wielkiej roboty, nie było wielkiej roboty. Po tych słowach nie trzeba było długo czekać na reakcję środowiska, jednak ku zaskoczeniu wszystkich odpalił się sam Jan Błachowicz, którego raczej nie podejrzewalibyśmy o zamiłowanie do sztucznych dymów oraz medialnych przepychanek. Cieszyński książę zamieścił na Twitterze wpis, w którym w gorzkich słowach odnosi się do wypowiedzi Adamka i porównuje go do słynnego ostatnio misia z Krupówek. Jestem również prorokiem, uzdrawiam ludzi. Zarzuca mu wyższościową postawę względem Mameda, brak okazania należytego szacunku, odcinanie kuponów i oczywiście między wierszami wbija szpileczkę w znane każdemu zamiłowanie Adamka do dudków. Wpis odbił się szerokim echem, a zdania komentujących są jak zwykle mocno podzielone. Jednak niektórzy nie mają wątpliwości, kto w tym sporze ma rację. Uaktywnił się m.in. Andrzej Wasilewski, którego opinie na temat Tomka na ogół nie są zbyt przychylne. Tomek Adamek miał wycieczkę do wagi ciężkiej, co była ciekawostka i to na pewno jest duża rzecz. Ale wadze cruiser to przecież Włodarczyk dużo więcej osiągnął, a Tomek Adamek wadze ciężkie stoczył kilka bardzo... Tomek ma lepszą prasę. Ale nic nie zdobył, tak? Ale może wiesz, jest góralem grzecznym, a Krzysio miał swoje problemy innej natury. Ja myślę, że jakby dzisiaj spojrzeć na te życiorysy, to Krzysio jest święty. A wy jak uważacie? Burza w szklance wody? Czy może faktycznie Adamek został słusznie skrytykowany? To, że Janek będzie wstawiał się za swoim kolegą z maty, jest w pełni zrozumiałe, ale jak interpretujecie postawę Tomasza? Stracił zdolność do obiektywnej oceny swojej formy? Czy może rzeczywiście, gdyby nie kontuzja Mameda, w kolejnych rundach złapałby rytm, podkręcił tempo i wypunktował rywala? Dajcie znać w komentarzach.